Witamy znowu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. I oto kilka kolejnych ciekawostek, ciekawych eksponatów z naszej wystawy poświęconej cesarzowi Chocimowi w 1621 roku, na której znajdują się nasze po prostu elementy uzbrojenia polskiego z XVII wieku, czyli rząd towarzysza pancernego i towarzysza husarskiego. Zacznijmy takiej jednej ciekawostce, a mianowicie to, co chciałem wam pokazać. Karwasze. Karwasze, każdy to zna, każdy rekonstruktor, każdy, kto miał jakiekolwiek pojęcie o wojskowości polskiej. To są takie osłony przed ramion. Używane chyba już pod koniec XVI wieku, w każdym razie w czasach Chocimia, już w latach 20. mamy normalnie po prostu spisy rynsztunków, zbrojownie, gdzie te karwasze występują. Na taką największą popularność no miały oczywiście pod koniec XVII wieku, Zasobieskiego, zwłaszcza, że to jest element wschodni, on się wywodzi z Persji, z Turcji i tak do Polski przyszedł. Karwasze zakładało się na przedramię. I teraz mnie osobiście zawsze ciekawiło, dlaczego ta osłona jest taka dziwna, to znaczy jest taka w pewnym sensie, można powiedzieć, że niepełna. Ja to zaraz dokładnie pokażę, po prostu po tym, jak sobie założę i zapnę wszystko ładnie. A mianowicie, dlaczego nie chroni wnętrza ręki? Ano nie chroni przede wszystkim dlatego, że bardzo rzadko w walce i bardzo mała jest szansa, że tu się otrzyma trafienie jakąkolwiek bronią do walki wręcz. Szablą, pałaszem, rapierem. Natomiast główne uderzenia przy walce no po prostu idą tutaj. Powiem jeszcze rzecz bardzo ciekawą, bo mało kto wie, że tak naprawdę same karwasze rzadko się używało. Karwasze jeszcze miały taki element, którego tu niestety nie mamy, ale który bardzo często występuje, zwłaszcza w tych XVII-wiecznych różnych źródłach historycznych, różnych opisach, różnych testamentach, a mianowicie tak zwane łapcie. Co to były łapcie? To była taka dodatkowa ochrona grzbietu ręki. Łapcie zapinało się, podpinało, podkładało tutaj. To był tak jakby skórzany taki ochraniacz po prostu na rękę, ale to nie była rękawica. Dlatego, że Wojsko Polskie, co jasne jest pokazane w różnych pamiętnikach wojskowych, nie używało rękawic. Chodziło o to, że broń, szable trzymało się gołą ręką. Szable trzymało się gołą ręką, co mogę jako człowiek trochę znany szermierką powiedzieć, że chodziło o to, żeby mieć pewny chwyt, dobry, żeby tą broń czuć, żeby ona była przedłużeniem ręki. Natomiast oczywiście bardzo się przydawała przy walce osłona tutaj palców i osłona tego grzbietu ręki właśnie owe łapcie. Do czego jeszcze służył karwasz? To jest bardzo ciekawa sprawa, ale jest taka bardziej, można powiedzieć, eksperymentalna. A mianowicie karwasz służył, a to co powiem, to jest, tego nie znajdziecie w żadnych książkach, to trzeba sobie trochę w rekonstrukcji historycznej pojeździć, zwłaszcza na koniu i porobić, poćwiczyć walkę z konia. Karwasz służył jako taka ostateczna obrona przed ciosem, którego jeździec nie da rady sparować. Chodziło o to, że gdzie kilkakrotnie ćwiczyliśmy sobie na przykład na prawdziwe szable, walkę na koniach, walkę starcia na koniach, to bardzo często było tak, że kiedy na przykład jeden jeździec przejeżdżał obok drugiego, no dajmy na to na przykład, powiedzmy sobie, zrobimy to, no wyobraźmy sobie, że tu jest drugi jeździec po prostu, który najeżdża z tej strony. Jeśli na przykład jeździec teraz mijają, ja się mijam, na przykład chcę zrobić na przykład sztych, że szablę oczywiście trzymam ukrytą na dole i w momencie, kiedy mija mnie z prawej mój przeciwnik, wyciągam sztych, a on ten sztych zbija, to ja już nie mam czasu, żeby zasłonić się przez jego cięcie, bo on jeszcze może mi cięcie zadać. I wtedy jedyne, co mogę zrobić, to jest, proszę bardzo, coś takiego. Zasłonić się osłownie przed ramieniem. Przyjąć tego karwasza, to uderzenie. I nieraz to tak jest w walce. W takiej walce koni, gdzie jest zbiorowisko tych koni, jeźdźców po prostu, każdego tłucze. No oczywiście najłatwiej wtedy w głowę dostać albo od tyłu. Ale czasami jest tak, że czasami ten jeździec jest za blisko. Gdzieś ta szabla się zaplącze i on tnie. I nie ma już czasu robić tego całego zamachu, znaczy nawet nie zamachu, ale tego zamachu powiedzmy z nadgarstka, no nie? Po prostu, żeby tą szablę wyprowadzić. I można szybko się zasłonić, wyłapać po prostu to cięcie na przedramię. I po to również służył, moim zdaniem, karwasz. No ale to można sprawdzić tylko i wyłącznie eksperymentalnie, nie ma żadnych opisów starć, w którym jest opisane, że ktoś tam taki karwacz właśnie takie zastosowanie dla niego znalazł. Teraz chcę wam powiedzieć,
o pewnej postaci, pewnym człowieku związanym bardzo z dziejami ziemi przemysko-sanockiej, czyli dzisiejszego Podkarpacia. Człowieku, który jest bohaterem serialu, który nasza fundacja Ułani Króla Jana właśnie produkuje i który tak naprawdę, można by powiedzieć, mógłby być żywym eksponatem na tej naszej wystawie. Dlatego, że przeszedł przez wszystkie formacje wojskowe, które tutaj są. Ten człowiek zaczynał jako zwykły szlachcic za ścianka nieopodal Sanoka. Służył różnym możnym, służył swoją oczywiście szablą, no bo na tym się wyznawał najlepiej, służył koniem, służył asystą zbrojną. Wstąpił później do Lisowczyków, do lekkiej jazdy, która zbrojenia ochronnego nie używała, aczkolwiek zapewne Dydyński jako doświadczony zagończyk później w prawdziwej swojej pracy używał pancerzy, używał elementów na pewne uzbrojenia. Natomiast skończył swoje życie w sposób bardzo bohaterski w roku 1649 na polu bitwy pod Zborowem, walcząc w chorągwi husarskiej jako husarz. I walczył w chorągwi husarskiej ziemi przemyskiej i sanockiej pod dowództwem Zygmunta Przedwojowskiego, która została no, prawie że całkowicie wybita przez Tatarów. Ten człowiek to bohater powieści Jaby Łańcucki, Jacek Dydyński. Bardzo barwna postać, z Dydni pod Sanokiem. Właściwie no, taki jak na szlachcica polskiego po prostu obieży świat. No, człowiek, który był po kolei i banitą, i był człowiekiem, jak powiem, szablą do wynajęcia, i rembajłą, żołnierzem, patriotą, człowiekiem, który być może brał udział w wyprawie na Moskwę, walczył w szeregach Lisowczyków, był żołnierzem polskim, wynajmował się do załatwiania pewnych spraw między szlachtą, sądowych, honorowych, zajazdów, pojedynków i na koniec tak naprawdę oddał życie w obronie Rzeczypospolitej. Ja powiem rzecz bardzo ciekawą, że szlachta tutaj z tych stron, właśnie z ziemi przemyskiej i sanockiej, to pospolite ruszenie szlacheckie, ono było tak zaplamione w bojach, przez to, że ta szlachta cały czas między sobą się, że tak powiem, prowadziła różne spory i się biła i zajeżdżała i załatwiała różne porachunki swoje. Oni byli tak zaprawieni w bojach, że tak naprawdę te chorągie pospolitego ruszenia nie różniły się od regularnych formacji wojskowych Rzeczypospolitej. Taką chorągiew można było wysłać w bój normalnie jak zwykłą chorągiew pancerną czy husarską i ona też swoją rolę bardzo dobrze spełniła. Mówię to wszystko, ponieważ Jacek Dydyński jest bohaterem naszego serialu Diabeł Łańcucki. Możecie ten serial wesprzeć na zrzutce.pl. Możecie nas poprzeć. Są do wygrania bardzo ciekawe nagrody, nawet oczywiście książki, pobytu u nas we dworze, w stanicy. Dołączcie do nas. Premiera pierwszego odcinka pilotowego serialu Diabeł Łańcucki jest już w styczniu. Czekamy na Was, wspierajcie nas i witamy na planie filmowym. Kolejny kontrowersyjny temat z zakresu uzbrojenia staropolskiego, czyli skrzydła husarii. No i to wkraczamy po prostu na dziedzinę, w której jest bardzo wiele kontrowersji. Są zarówno byli historycy, którzy uważali, że skrzydeł nie było, że to jest fantazja, to skrzydła były tylko do parady używane, że husaria skrzydeł nie miała i nie twierdzą, że jednak miała, no bo te skrzydła są, występują w źródłach, no występują na przykład w spisach różnych, że tak powiem, inwentarzy chorągwi husarskich, inwentarzy zbrojowni dworów po prostu różnych, zamków na Ukrainie, że są i były. Ja powiem tak, historycznie mamy faktycznie dowody na to, że husaria skrzydeł używała. Są na różnych rysunkach, są na przykład rysunki takich Holendrów, którzy przebywali w czasie wojny u ujście Wisły, czyli lata 1626-1629 tuż po Chocimiu, przebywali właśnie przy Wojsku Polskim i są wizerunki husarzy właśnie ze skrzydłami, aczkolwiek takie skrzydła, które są tutaj obok widocznie, na tym husarzu, to są skrzydła raczej końcówka XVII wieku, późne czasy Sobieskiego i wiek XVIII, kiedy faktycznie husaria usłyszała do parad. Skrzydła z wieku XVII, a zacznijmy też, że to nie był obowiązkowy ekwipunek husarza, dlatego że często znajdujemy takie wzmianki, że tak naprawdę skrzydła i kopie zapewniał rotmistrz chorągwi, dowódca chorągwi tak naprawdę. On je sprawiał dla po prostu swoich ludzi. Nawet dwa przypadki, że husarz potrafił się od chorągwi odjechać i skrzydła zabrać, które nie leżały do niego, tylko do rotmistrza. Natomiast takie skrzydła to właśnie jest koniec XVII wieku. Skrzydło z wieku XVII wyglądało tak, że nie było tej części. To była najczęściej prosta po prostu taka listwa i była tak osadzona. Była tak osadzona albo do zbroi na dole, albo bardzo często też była osadzona w ten sposób, że była osadzona do konia, że z tyłu konia, po prostu na tylnym łęku, teraz zresztą pokażemy, było takie pojedyncze skrzydło, albo nawet dwa skrzydła. Mocowano bardzo często na przykład, tak, pojedyncze skrzydło, tak mamy na przykład na roce sztokholmskiej. Tu gdzieś było przywiązane do kulbaki, nie zachowały się żadne oczywiście kulbaki, które miały na to jakieś specjalne tule, więc pewnie to było jakoś na rzemieniach oparte. Często te skrzydła, na przykład podwójnie, były mocowane o tak.
by sobie siedział po prostu husarz, czy nawet rotmistrz husarski, czy porucznik i miał takie podwójne skrzydła po prostu tutaj do chłubaki przymocowane. Też bardzo fajnie wyglądało. Takie też były mocowania tych właśnie elementów. Nie zawsze też te skrzydła były podwójne. Kitowicz pisze na przykład, że często na przykład towarzysze nie mieli skrzydeł, że skrzydła mieli pocztowi, pojedyncze, podwójne. No, to zbywało z tym bardzo, bardzo różnie. Skąd w ogóle się wzięły sam pomysł i wykorzystanie? Skrzydła się wzięły stąd, że skrzydła były używane przez taką formację turecką jazdy Deli. Deli to byli tacy w takim swobodnym tłumaczeniu szaleńcy, czyli po prostu Turcy, którzy ślubowali bić się i umrzeć oczywiście za wiarę. To najczęściej były oddziały, po prostu, które stacjonowały gdzieś na pograniczach Imperium Tureckiego, więc najczęściej w Mołdawii, ale to najczęściej głównie na Węgrzech, już podbitych, zagarniętych przez Turków, na pograniczu austriacko-węgierskim. I oni brali, to była taka jazda po prostu lekka, która brała udział właśnie w różnych harcach, w atakach niespodziewanych, w takiej walce podjazdowej po prostu pogranicznej. Stąd zapewne wzięli je nasi husarze. W 1605 roku, kiedy był wjazd księżniczki Konstancji do Krakowa, mamy tak zwaną z tego taki komiks XVII-wieczny, czyli Rolkę Sztokholmską, pokazującą cały ten przekrój przez wojsko polskie, przez społeczeństwo, po prostu wszystkich, którzy w tym pochodzie z królem Zygmuntem idą. I tam oczywiście husarze skrzydła mają, pojedyncze. Pojedyncze i mocowane z tyłu do tylnych łęków kulbak. Ale faktem te skrzydła były. Ja powiem tak, co by historycy nie powiedzieli, co by nie powiedzieli, jak się różni domorośli rekonstruktorzy, ja byłem świadkiem tego, jak te skrzydła zmieniają proporcje jakby sił na polu walki. Kiedy w 2010 roku była rekonstrukcja pod Kuszynem w Warszawie, była taka pokazowa szarża husarii. Znaczy tak naprawdę te szarże były dwie. Ja tam byłem jako husarz. W pierwszej tej pokazowej szarży się ustawiłem po prostu ze wszystkimi husarzami, co szarżowałem. Wtedy się przekonałem o tym, że skrzydła nie szumią. Było tych husarzy jakichś 40-60, więc jest w tych granicach. Naprawdę spora, no taka sala chorągiew XVII-wieczna, ale szumu skrzydeł nie było słychać. Łoskoty kopyt też, nie powiem wam. Natomiast, kiedy była druga szarża, to ja na koniu ustawiłem się na samym końcu pola na wprost tych szarżujących husarzy. A oni szarżowali oczywiście z pełnym rysztunku, z kopiami, te kopie opuszczali i tak dalej. No i czekałem po prostu, co się stanie, jakie będę miał wrażenie, jak to będzie wyglądało, jak ta husaria naciera. A pamiętajmy, że byłem na koniu i byłem oczywiście zbrojny, z szablą, więc tak troszeczkę czułem się uzbrojony, nierozbrojony zupełnie. I teraz powiem tak, że wrażenie jest miażdżące. Ja w pewnym momencie, kiedy ta husaria była bardzo blisko, to zrobiłem zwrot w bok i chciałem uciekać. Tylko że miałem wrażenie, że oni nie wstrzymają koni, nie rozjadą. I wtedy też zobaczyłem, że mimo, że będąc teoretycznie na równym poziomie z nimi, no bo też byłem, jak mówiłem, na koniu, to jak oni nam szarżowali z tymi skrzydłami, to wrażenie no, było po prostu piorunujące. Ja miałem wrażenie, że jakieś olbrzymy na mnie lecą. No, po prostu, że tak te postacie nadnaturalnie wyglądały, że są po prostu zwyczajnie dwa razy większe. No właśnie te skrzydła tak dodawały im tej mocy. I teraz, co ciągle powtarzam, byłem na koniu. Co mógł czuć taki piechur, taki pikinier, który tam stał po prostu, że tak powiem, z tą piką po prostu opartą o witą ziemię, podtrzymywaną z rapierem, na wprost szarżującej husarii. I widział takich olbrzymów no, zakutych w stal, z tymi skrzydłami jeszcze szarżujących, no to on po prostu wrażenie było takie, że ja podejrzewam, że mógł nie wytrzymać psychicznie tego. I mógł po prostu zwyczajnie uciec. I ja podejrzewam, że wiele też szarż husarii na piechotę, zwłaszcza pikinierską, zwłaszcza taką piechotę samowyszkoloną, to trzecką, de facto to była milicja z poboru, mogło się skończyć tak, że po prostu ta piechota uciekła, zanim husarze do nich dopadli i na nich z kopiami uderzyli. I moim zdaniem właśnie te skrzydła nadawały niesamowite wrażenie. Teraz tak, czy skrzydła są niewygodne? Nie są niewygodne. W tym sensie, że po prostu ja wielokrotnie sobie chodziłem w zbroi husarskiej. Ta zbroja waży tak 7, 10, czasami 12 kg. Jak się weźmie ten dodatkowy pół kilo jeszcze, czy tam kilogram nawet w postaci skrzydeł, to go się w ogóle nie czuje. Do tego stopnia, że ja nie doradzam, żeby chodzić w takiej zbroi husarskiej ze skrzydłami po domu, bo zaraz coś się strąci. Żyrandol, jakieś, nie wiem, spółek jakieś po prostu, garki, tak powiem, kubki,
porcelanę, po prostu broń Boże, wejdź do naprzeciw jakiegoś domu, gdzie jest dużo porcelany na półkach, bo się po prostu człowiek obróci i z tym szydłem po prostu na plecach zaraz coś zawadzi, po prostu zaraz coś rozwali i tak to będzie tego jakby finał. Natomiast szydła jak najbardziej oczywiście używane były. Czy służyły również do tego, jak to pisał kiedyś Kobyliński, różni historycy, że zatrzymywały arkan tatarski? No przyznam szczerze tak, tylko problem w tym, że husaria nigdy nie była używana w takich walkach, w których Tatarzy do arkanów używali. Arkan się używało tak naprawdę w czasie harców przed bitwą najlepiej, albo walki podjazdowej. Husaria nie bywała wysyłana do takiego właśnie rodzaju starcia. Husaria była do szarży. Fakt, że na przykład na Tatarów nie szarżowała stopiami, nie było sensu, bo Tatarzy nie jechali w szyku. Ale no generalnie ona już była do takiego decydującego starcia, takiego decydującego uderzenia, a nie po to, żeby tam się uganiać za tymi ordyńcami. Także to, że skrzydła chłoniły przed arkanami, moim zdaniem, to jest po prostu taka nadinterpretacja jeszcze XIX-wiecznych historyków. Jak wyglądała najbardziej mordercza broń XVII wieku, którą mamy tutaj na tej naszej wystawie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej? Moim zdaniem jest taka broń i to wcale nie jest szabla, to wcale nie jest pałasz. No, jeszcze można się podzielić, czy kopia husarska, ale w takim bezpośrednim starciu, jeden na jednego, bardzo mordercą bronią mógł być nadziak. Nadziak, który był takim, można powiedzieć, rozwinięciem średniowiecznego młota bojowego, po prostu służącego, no po prostu do zabijania. Jędrzej Kitowicz pisał, że nadziak, a zwłaszcza później obuszek, czy taka wersja bezpieczniejsza nadziaka, taka zawiniętą bardziej tym ostrzem tutaj w taki kabłąk, było strasznym narzędziem w ręku Polaka. W tym sensie, że szablą się przeciwnika chlasnęło, no, wypuściło mu tam sporo krwi, pokrwawiło, to już wiadomo było, że on dostał swoje. Natomiast nadziakiem, jak za przeproszeniem tym dziobem, uderzyło się w głowę, przebiło się czaszkę, uszkodziło mózg, to był koniec, że nieraz można było tego przeciwnika po prostu zabić dosłownie jednym cięciem. To była broń, która występowała w ogóle w Polsce w dwóch odmianach. Druga odmiana tej broni to był czekan. Czekan się różnił tym, że tutaj na przykład zamiast tego obuszka miał po prostu taki toporek. I czekanem chcieli nam, a chciał właśnie pewien szlachcic, Michał Piekarski, w 1620 roku w listopadzie, zaraz po bitwie cesorskiej, kiedy wydawało się, że tak naprawdę Turcy no, tutaj wejdą nam w granicę Rzeczypospolitej, że podejdą pod Warszawę i wszędzie lata chwila, co chwila wybucha panika. Bez przerwy na przedmieściach Warszawy, Lwowa, Krakowa podały okrzyki, że Tatary idą. W trakcie tej całej, że tak powiem, przygotowań do kampanii w kolejnym roku Michał Piekarski chciał czekanem zabić Zygmunta III Wazę, naszego króla. Chciał go zabić w katedrze świętego Jana w Warszawie, zacząłem się za schodami, za takim drzwiami przy schodach wejściowych. Wyskoczył, zranił, ale został na szczęście pojmany i później po mękach stracony. Z jego przesłuchania wzięło się też powiedzenie o jak Piekarski na mękach. Tu głównie chodziło też o to, że Piekarski był psychicznie chorym człowiekiem. To nie może zamachowiec, zanim nie stała, że nawet pas Piskowców. On miał wieś, po prostu, którą król przekazał w zarząd w kuratele jego rodzinie i to mu się bardzo nie podobało, w związku z czym stwierdził, że zabije go. To jest taka dygresja. Natomiast czekan czy nadziak, to bardzo często była taka broń przyboczna, druga broń towarzysza pancernego czy husarskiego. Bardzo często porównują ją przy koniu. Za chwilę pokażemy też, jak to wyglądało. Dlaczego była ważona jako długa broń? Bo pamiętajmy tak, husarz przede wszystkim, podstawa broń, kopia, oczywiście potem szabla czy pałasz, ewentualnie jeszcze czasami był koncerz, no ale oprócz tego, dlaczego jeszcze był ten nadziak? To chodziło o bardzo prostą rzecz, już pokażę. Otóż, uczestnicząc nieraz w konnych rekonstrukcjach, sam miałem czasami takie kłopoty, że przekonałem się, jak łatwo w bitwie konnej stracić szablę. Szabla może wypaść, szabla, kiedy się tnie jakiegoś przeciwnika, gdzieś uwięźnie na przykład, w tym rusztunku końskim, w moderunku, po prostu zaczepi się o coś i nagle się człowiekowi wyszarpie z ręki. No i człowiek zostaje na koniu praktycznie rozbrojony, no bo tak, żeby ją podnieść, no to musi zejść z konia, a wtedy może być jego los no nieciekawy, bo mogą stratować tak naprawdę, że póki jest na koniu, to jakby jest panem sytuacji. I wtedy właśnie, kiedy ta szabla gdzieś nam sobie poleci, no to na przykład husarz pancerny miał alternatywę. Mógł sięgnąć do tego boku, wyciągnąć na przykład koncerz, ale koncerz też bywał nieporęczny, więc najczęściej na przykład wyciągał naczek albo czekan. I tym mógł spokojnie, to ma bardzo mocną rękojeść, tym spokojnie się odbije cięcie, tym się zada cios i po prostu bardzo łatwo to w walce użyć. Często też było tak, zwłaszcza przy walce konnej, na przykład przejeżdżając, tnąc tym dziobem naczeka jakiegoś przeciwnika,
że no niestety też ten nadziak w ciele przeciwnika zostawał. To się uderzało, no i niestety w tym momencie się bardzo często było tak, że się nie dało rady tego nadziaka w ręku utrzymać, czego było zostawić, ale zwykle, tak jak mówiłem, to uderzenie tym dziobem, to wbicie się po prostu w żywe ciało wroga było śmiertelne. Nie trzeba już było tak naprawdę po tym poprawiać, a jeśli nawet był przeżył, to był na całą już tam dalszą bitwę, a przynajmniej to całe starcie już był wyłączony z walki.